Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was bardzo serdecznie. Z tej strony Pan Szachuś. Moi drodzy widzowie, witam Was przede wszystkim na drugim turnieju dla fanów, widzów Szachusia, Pana Szachusia na YouTubie. Serdecznie witam. Dziękuję, że ze mną jesteście. Już widzę, że frekwencja drugiego turnieju jest wyższa niż pierwszym. Może nie jest jakaś to powalająca ilość, ale mimo wszystko bardzo Wam dziękuję, że jesteście. Mamy 40 osób w turnieju, który rozpoczyna się za 15 minut. No cóż mogę powiedzieć, gramy 90 minut tempem gry 5 minut plus 1 sekunda na zawodnika. Bawimy się, uczymy się, hartujemy się tutaj na szachownicy. Mam nadzieję, że takie turnieje przypadną Wam do gustu. Będziemy te tempo, myślę, że modyfikować, robić czasem różne tempo, żeby nie było jednostajnie. Zobaczymy, jak to będzie wychodziło i oby było nas coraz więcej. Moi drodzy, ja tutaj tylko zerknę na sprawy techniczne. Przywitam się z widzami na czacie. Myślę, że nie będę grał dzisiaj chyba z Wami tego turnieju, bo pytałem Was, czy grać, czy nie grać. Jednak zdecyduję, żeby nie grać i będę komentował wasze partie przede wszystkim. Więc myślę, że w ten sposób zrobimy. Witam cię, Michale. Tutaj już wklejam wam za chwilę link do transmisji na żywo. Link na czasie, na liczasie sobie włączymy. Już momencik. Niech to działa jak należy. Ok. Dobra. Do turnieju mamy 14 minut, jeszcze mamy sporo czasu. Jak macie jakieś pytania, bardzo proszę, chętnie odpowiem. A tymczasem przywitam się na czacie z widzami, z graczami. Dobra. Aktualnie jestem też zarejestrowany do tego turnieju, ale jak już tam będzie minutka do rozpoczęcia, to się wyrejestruję i będę wam komentował te partie. Tu już się powtarzam. Czarku, link na czacie tutaj się do klubu na Facebooku. Aha, link do klubu. Nie mam linku do klubu na Lichesie. Nie utworzyłem go jeszcze, ale pomyślę o tym, jeśli o to chodzi. Witam cię, Ramzesie. Witaj, Andrzeju. Mikrofon jest cicho ustawiony. A to dziwne, bo ustawienia tutaj. Wczoraj było dobrze, działało tak samo. Ja też widzę u siebie na pasku czułość mikrofonu, więc ona jest praktycznie już bardzo dobrze ustawiona. Wydaje mi się, że tu jest dobrze, Andrzeju. Czarku, ty nie masz Facebooka, no to trzeba założyć. Dziękuję ci za followa serdecznie, Przemaśku. Okej, okay, tutaj. Dobra, zerkam, co się dzieje. No tak, w sumie nie trzeba być w klubie, żeby zagrać sobie turnieje. Jasne, że tak. To nie jest problem. Na maksa głośniki. No tak, no taką mam czułość, ale ja tu ustawiałem ten mikrofon, teraz mam bliżej ust i czułość też jest wyostrzona, więc. Mam nadzieję, że to już będzie działać. Znaczy, to generalnie działa jak nagrywam, czy transmituję na żywo. No to raczej to działa w miarę dobrze. Michale, no nie zagram teraz z tobą partii. Czekamy do rozpoczęcia turnieju. No a tymczasem, może przeczytam wasze nazwiska, kto tutaj jest. Forga, Meno to Money, tak? Chyba dobrze przeczytałem. Tury na tory, maksymalna moc, witam. Wielka Knaga, 1, 2, 3, Chigorind,
07, Cigorin D07, chyba w ten sposób. Sony 9, Milena 1423. Miodek, witam cię serdecznie. Koi 37. I lecimy dalej. Michał Nawrocki, szachmat 1, 2, 3, 4, 5. Damian 03, Mich Zur, Trichard, Piotr Chris, Psycho Rapper, powiedzmy, Clu 2, Miki W 2020, Kielończyk, fajny nick Kielończyk, no czasem mnie zaskakujecie tymi nazwami, Revix, Michał Tal 898, no brzmi groźnie, Elwood 231, Marko.pl, Analityczny, Griszka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Witam. Bolo 2010. Witam cię, Bolku. Pepe Ghost. Pepe Host. Piero, 0, Piero 4. Ramzes 3, 3, 3, 3. Jacek Chora. Biro CLF. Szmoliw. Killer 6, 6, 6. O, to też groźnie brzmi. Jacob Player. Witam cię serdecznie. Tury na tory. Dzięki za followa. Stefan 128, Grzegorz Cwaniak, Podolak.pl, Adamix, Janosik 0, dzień dobry i FleX L, nie, FleX i AK, FleX AK. Oj, te niki są, można sobie język połamać. Szachmat, dzisiaj nie gram. Jeżeli mnie słyszysz, to dzisiaj nie będę grał, będę wam komentował te partie, więc aktualnie jest 40 osób w turnieju, bardzo fajnie, cieszy mnie to niezmiernie, zobaczymy jak to tempo 5 plus 1 będzie się sprawdzało. Dzień dobry Stefczyku, witam cię serdecznie. Dobra, widzę Michale, że tutaj ogarniasz mi temat, powtarzasz tutaj, dzięki to też za pomoc, to też jest bardzo fajne i pomocne. Dobra. Witam cię, Kruci. Kruci, jeżeli masz ochotę zagrać w turnieju, to zapraszam. Hasło Szachus. Może wkleję w zasadzie, jak ktoś jeszcze nie jest na... nie wie, jaki jest link do turnieju, bardzo proszę. Jak ktoś ma ochotę, można sobie zagrać. Fleksiak, sorry, Fleksiak, okej, okay, niech będzie Fleksiak. Dobra, ja tutaj się z turnieju może wycofam aktualnie, żeby każdy mógł zerknąć, jak już będzie się kształtowała lista startowa. Więc z tego uciekam, ale cały czas przez 90 minut z wami jestem, będę, także będę tutaj czujny i będę was, będę analizował wasze partie, tak na, powiedzmy, będę wskakiwał na szachownicę, jedne, drugie, trzecie i co nieco tam postaram się powiedzieć, jak sytuacja wygląda. Witam cię, Tomaszu. Powodzenia tym razem dla widzów Szachusia, zgadza się. Leszczu 96 wskoczył na pierwszy numer startowy. Witam cię, Leszczu 96. Oby was ten nikt nie zmylił, bo widzę, że tutaj ten zawodnik chyba jest... znaczy, no, widzę po rankingu, że trochę tutaj Kamil Leszczyński, FIDE 1634. No to ładnie, ładnie, ładnie. No, będzie wymiatanko. Tak, lekcje angielskiego robią swoje, zgadza się. Witam cię, World Loser. Rudy Okruch. Mnie dziś nie będzie, ale good luck, have fun dla wszystkich. Okej, okay, Olafie, nie ma sprawy. Nie ma sprawy. Za 7 minut rozpoczynamy zawody. Mamy 42 osoby. Bardzo fajna frekwencja. 41. O, ktoś zrezygnował. Nie szkodzi. Ważne, że cztery dychy się utrzymają. To też jest istotne, żeby, myślę, żeby do końca wytrwać w turnieju. No i myślę, że będzie dobra zabawa. Marko Poland, piszesz: witaj Szachusiu, jeśli trafię na ciebie, będę grał na remis. Nie trafisz dzisiaj na mnie, ponieważ nie gram w turnieju, to już powtarzam. Dzisiaj nie gram, tylko komentuję wasze partie. Witam cię, Stasiowski. Berserka, tak, wyłączyłem. Dzisiaj bez berserków gramy.
czyli nie ucinamy sobie czasu, każdy będzie grał tym samym tempem. No wiem, że nie wszyscy są na pewno tym zadowoleni, pewnie nie wszyscy też są zadowoleni takim tempem. Może kiedyś zrobimy tempo trochę jeszcze szybsze, jakieś 3 plus 1, może 3 plus 0. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. O Matko Boska, co tu się wyrabia? No panie Ramzesie, no nie zawstydzaj mnie, bardzo ci serdecznie dziękuję, dycha wleciała. O kurczę, Felek, to ja muszę zrobić jakieś nagrody chyba w takich turniejach w takim razie. Zrobiłeś mi wielką radość, dzięki, dzięki wielkie, dzięki wielkie. Akurat niestety nie wiem, czy mogę o tym mówić, ale chyba mogę, bo to nie jest tajemnica. Na PayPalu pobierają prowizje zawsze za wpłaty, także... Akurat oddychy chyba jest ta prowizja niewielka, to jest chyba niecałe 10%. No ale jak kumpel mi wpłacił kiedyś złotówkę, no to wyobraźcie sobie, że 87 groszy zostało zabrane. Tam są pewnie jakieś progi, nie wnikałem w to, ale tak na marginesie. No dzięki, dzięki bardzo, dzięki bardzo. Witam Cię Maksymalna Moc, witam serdecznie. No dobra, słuchajcie, za 5 minut startujemy. 43 osoby już są, bardzo fajnie. Patrzę, że jest tu też kilku moich uczniów, co mnie bardzo cieszy. 45 osób, świetnie, może do 50 dobijemy, byłoby fajnie. A w kolejnych będziemy już pękali, myślę, że setkę. Przychodzi już powoli jesień, więcej ludzi wraca z wakacji, więc przed szachownicą online'ową może więcej ludzi zasiądzie. Chociaż powiem Wam, że i tak frekwencja wakacyjna, jeśli chodzi o szachy online, jest super. No pewnie to też zadziałało na to obecna sytuacja na świecie, wiadomo o co chodzi. Pytanie jest takie, Michał Nowrocki pisze, a jak jest na przykład 3 plus 2 i ktoś weźmie berserka, to będzie... 1,5 plus 2, czy samo 1,5? Samo 1,5 zostaje. Dodatkowe sekundy niestety nie dostajemy, gdy ucinamy czas. Dołączyć do turnieju bardzo proszę. Już Ci tutaj kopiuję, co trzeba. Jeszcze raz kopiuję na czacie. Cyk. I hasło. Dosyć proste. Czy pan Szachuś wie, kto jest najpopularniejszym polskim streamerem? Tak, Kruci, dzisiaj widziałem wpis Kacpra, także orientuję się w sytuacji. Czy muszę to skomentować? No, chyba nie muszę, no, zgadzam się z Kacprem. Witam Cię, Dietrich 01, 011. O 20.05, jeśli to Ty, ale chyba Ty. Czekam na dole. Słuchajcie, dzisiaj równiutko kończymy turniej, bo tam jeszcze lecę po prostu na zajęcia. Mamy 48 osób. Wow, jeszcze dwie osoby i mamy 50. Świetnie. Szukajcie jeszcze dwóch osób. Chociaż nie jest to oczywiście konieczne, ale ważne, żeby większość dotrwała do końca. To jest myślę, że istotne, żeby nie odpuszczać nawet jak będziemy przegrywali partię, to jest no nieistotne, wiem, że to się łatwo mówi. Dobra Grzesiu, nie ma sprawy, dzięki. Też wydrukowałem dla Ciebie kartki, chociaż to teraz pewnie większość nie obchodzi, ale a jesteśmy na żywo, możemy o wszystkim porozmawiać, praktycznie o wszystkim. Kruci, nie wiem czy jesteś, ale zapraszam Cię tutaj do turnieju, wpadaj, gramy. Dobra, zerknijmy sobie teraz na jeszcze jedną rzecz. Za 2 minuty rozpoczynamy zabawę. Dobra. A Krucji, jeżeli tutaj jesteś, mam do Ciebie pytanie. Mam do Ciebie pytanie. Link, dobrze, już wklejam jeszcze raz link, bardzo proszę. Jasne, Krucji, nie ma sprawy. Krucji, mam pytanie. Lepiej robić streamy właśnie na żywo, właśnie czy na Twitchu, czy na YouTubie? Tak po prostu, no bo w zależności pewnie jaką ma się publikę i co tam się no, chce osiągnąć, czy chce mieć się większą oglądalność. Chociaż mi się tak Twitch podoba, no tutaj też prowadzę dyskusję z ludźmi. Mamy 49 osób, jeżeli byś mi to fajnie wytłumaczył, jeżeli jest opcja, to... Będę wdzięczny, trochę się będę sugerował tymi wypowiedziami, bo wiem, że tutaj moderujesz dużo rzeczy.
No można tu i tu jednocześnie, jasne, ale jakoś nie ufam temu, żeby robić i tu, i tu, i na Facebooku, bo ci widzowie są porozstrzelani. Ja bym wolał chyba mieć w jednym miejscu osoby, żeby to jakaś była tam, powiedzmy, integracja, nie wiem jak to nazwać. Jakoś to, żeby było wszystko scalone. No mi się Twitch właśnie też podoba, kurczę, Felek. Dobra, za chwilę rozpoczynamy. Dobra, mamy pół minuty do rozpoczęcia, mamy 49 osób. Może w trakcie coś, ktoś jeszcze się dołączy i będzie równo 50, byłoby świetnie. No ale i tak bardzo, bardzo cieszy mnie ta frekwencja. Dobra, mamy 15 sekund do rozpoczęcia. Życzę Wam powodzenia. Walczcie jak lwy. Grajcie fair play. I będzie wszystko dobrze. Powiedział, co wiedział, nie? Dobra, i jedziemy. Dobra, turniej się rozpoczął. Już wyświetliły się tutaj pary. Okej. No to wejdźmy w takim razie od razu na pierwszą szachownicę. Zobaczmy partię, chociaż jej początek. Ward Lozer z Leszczu 9-6. Tutaj panowie grają obronę Niemcowicza. Ruch D4, D5. No to teraz będziemy mieli typowy gambit hetmański, nie Niemcowicza. O, przeszło do obrony słowiańskiej. Bardzo fajny debiut, solidny. Czarnymi hetman A5. Tutaj będzie plan goniec B4 z biciem tutaj. To też jest ciekawe zagranie. Dobrym zagraniem byłoby też koń D2 w tym momencie. Tutaj teraz skoczek na E4 wskakuje i może być niebezpiecznie. Teraz po B4 jest opcja na przykład skoczek C3 i tutaj, tak? Żeby zbić na D1. Tutaj pionek odbije hetmana, struktura będzie zepsuta. Poza tym jest atakowany pionek, więc myślę, że białe troszeczkę się pogubiły. Teraz jest odbicie tutaj poszło. W sumie też można, bo jest cały czas atak tu. Ja osobiście bym zbił gońca. No i teraz myślę, że B5 będzie grał tutaj przeciwnik. Albo nawet tak i dojdziemy do B5 lub skoczek na B6. Coś w tym stylu, żeby tego pionka bardzo mocno bronić. A4, tak, białe będą chciały tutaj to rozwiązywać poprzez bicie, więc trzeba na to zwrócić uwagę. Myślę, że hetman B6 będzie zagraniem dobrym. Okej, już wkrótce czytam twoją odpowiedź. Na Twitchu często dostajesz brak podziałki jakości i każdy musi oglądać w 720. Wtedy widownia ze słabszym internetem sobie nie poogląda. No dobra, jest to jakiś argument na pewno. Dzięki za sugestie, dzięki, dzięki. No bo tak się zastanawiam, słuchajcie, uczciwie powiem, czy nie przenieść live'ów do YouTube'a. Ja wiem, że Twitch jest stworzony typowo do live'ów, no ale na YouTube'ie po prostu więcej osób subskrybujących kanał, więc nie wszyscy może wiedzą. No tak się po prostu uczciwie zastanawiam, czy nie byłoby lepiej na YouTube'ie. Chociaż YouTube chyba też jest łatwiejszy w modernizacji. No właśnie, tam gdzie więcej widzów, ale to też się widownie buduje, prawda? Robiąc content, no to. No dobra, nie muszę tego tłumaczyć, ludzie o tym wiedzą. No tak sobie tylko głośno myślę. Dobra, pozycja, tutaj białe odbiły pionka na C4, jak było widać. Teraz chyba C4 ruch taki jest niebezpieczny, dokładnie. Tu goniec poleciał, zgoda. Tutaj podwisa pionek na B5. Opcja jeszcze jest na przepchanie, ale myślę, że rozbicie byłoby solidniejsze. Dobra, tu chłopaki niech sobie jeszcze grają. Przejdźmy do szybciutko kolejnej partii, żeby każdy miał opcję. Może w takim razie na jakiś dół tabelki, a nie mogę, bo tu jest tylko. Aha, nie mogę wszystkich partii zobaczyć. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 szachownic tylko mogę zerkać. Jak widać. No dobra, zerknijmy na szóstą. Milena gra z Koji. Jaki był debiut? Szybciutko zerknijmy. No czasu jest dużo, 5 plus 1. Mamy obronę sycylijską. Tutaj po ruchu A6, co było bardzo sprytnym zagraniem, czarne powinny zagrać od razu E5, dlatego te A6 się bardzo przydaje. Nie skoczek F6, tylko ruch czarnymi E5, ale to tak na marginesie. To gdzieś tam usłyszałem, od razu sprzedaję temat. Skoczek B3, goniec B4, tu jest zdobycie. A, tu jest zdobycie pionka, chociaż tutaj też będzie wisiało. No dzieje się, dzieje się. D5 poszło, ok, roszada.
Myślę, że goniec C4 można było, a nie, B5 by poszło. No dobra, białe starają się rozwijać tutaj figurki. Goniec bije, skoczek i goniec na E5. No i Milenka zdobyła pionka więcej. Wygląda to obiecująco. Tutaj jest podstawka, ale tu leci. To chyba jest... Roszada było dobrym zagraniem według mnie. No leci pionek kolejny, jasne, ale białe mają lepszy rozwój. Czy to wykorzystają? Skoczek C6. No tak, hetman D4 było niefortunne, jak widać. No i tutaj kolejny pionek leci. No może być niebezpiecznie. Witam cię, Iron Fighter. Dobry wieczór. Witam cię serdecznie. Okej. Tak wygląda sytuacja tutaj u Mileny. W pionach jest póki co porówno. Różnobarwne gońce. Ciężko jeszcze oceniać, czy tu będzie remis, czy nie będzie tutaj remisu. No ale pionek wzięty, tak. Pionek wzięty na B2. Dobra, przejdźmy do kolejnej partii, sobie zerknijmy na szachownicę numer. Mamy szachmat 1, 2, 3, 4, 5 z Michałem Nawrockim. Mamy końcóweczkę. No tak, dwa piony więcej w wieżówce. Pozycja to jest teoretycznie wygrana, rzecz jasna. No i czarne muszą próbować wykorzystać tą przewagę. Może nie będę mówił teraz jak, bo pewnie panowie słuchają, więc niech sobie uczciwie grają. No tutaj przede wszystkim w końcówkach, może tak powiem ogólnie, w końcówkach bardzo ważna jest aktywność króla. Szczególnie wieżówki są dosyć trudnymi końcówkami, jedne chyba z najtrudniejszych. Ważne jest to, żeby nasza wieża złapała aktywność, co już właśnie chyba białe czynią, ale wieża E2 niestety nie daje aktywności. Lepszym zagraniem byłoby wieża F8 na pewno, żeby z tyłu atakować króla i pilnować pionka. Teraz ta pozycja jest już zupełnie kontrolowana przez Michała. No ale czy to wykorzysta? Tu wieża szuka znowu aktywności. No właśnie. Tu wieża D2 chce wskoczyć, to jest oczywiste. Król się poruszył. No myślę, że teraz nawet taki szach by był. A, król jeszcze się poruszył. Świetne, świetne zagranie. Grozi po prostu mat na D1. O właśnie. I tu jest macik. Dobra, mam nadzieję, że nie podpowiedziałem. Aczkolwiek przeciwnik już widział, jakie ma tutaj zamiary. Zerknijmy szybko. O, ma partia Chigorin, proszę bardzo. Tutaj był prawdopodobnie gambit hetmański. Tak. No dobra, tutaj figury w grze, hetman poleciał, wszystko jest w porządku. No tutaj Chigorin całkiem nieźle sobie zaczyna grać. Słuchajcie, czarne niestety nie wytrzymały napięcia i zbiły pionka i wyprostowały dzięki temu tutaj pioneczki. To tak jak z prostowaniem zębów. W sumie co to za porównanie? Nie wiem. Tak mi się powiedziało, wybaczcie. Zęby wyprostowane. Okej, tutaj jest już u białych w porządku pozycja. A pionek na D6 podwisa. Został wzięty. Oj. No to skoczek. To chyba zwykłe podstawki. Oj, panie Chigorinie, źle. Tutaj należało zbić skoczka pionkiem po prostu, bo wieża i dalej podwisa. No okej, okay, ale tak poszło jak poszło. Zgoda. Dalej jest przewaga. Tylko, że jakości byłaby figura. Tu groził mat. Może cofnę jeszcze. Hetman G8 z atakiem na G2 z matem. Fajnie by to wyglądało. F3, hetman G7, wieża F2. Dobra, tu się trzyma. Wieża G8, E4. No tak, tutaj centrum, jakość więcej. Sytuacja powinna się rozstrzygnąć. Dobra, spróbujmy zobaczyć, jak jest w innej partii. Kogo by tutaj teraz podejrzeć? Maksymalna moc. Zobaczmy, co u Maćka i wielkiej knagi. Wielka knaga. Świetny nick. E4. Mamy tutaj w takim razie, to jest obrona skandynawska, rzecz jasna. No Maciek mógł chyba tak zagrać. C4, chociaż skoczek C3 również się gra. Oczywiście to jest wyprowadzanie bardzo fajnie figur. Fischer bardzo fajnie grał białymi obronę skandynawską. Polecam zobaczyć sobie partię Fischera białymi. Ale skoczek E4, nie podoba mi się za bardzo taki ruch. On tak już chce tutaj wymienić. Ja bym zagrał wieża E1 na przykład. Hetman E2 wprowadził drugą wieżyczkę. Może jakieś A4, żeby troszeczkę skrzydło wyprowadzić sobie skrzydło. Znaczy ograniczyć wyprowadzanie przeciwnikowi na skrzydle hetmańskim, wyprowadzanie pionków, tak, troszeczkę bym ograniczył. No skoczek E4 powoduje, że tu jakieś już wymiany następują. Gońcem? No, nie wiem, czy to dobre. Oddaliśmy tak prosto gońca czarnopolowego? Nie bardzo, to już bym od razu tutaj kopnął.
No poszło B5, goniec, A5, jasne, tutaj się szykuje Maciek na H7, plany są proste, dokładnie, G6, czujnie zagrał tutaj wielka knaga, bardzo dobrze, bo groził mat skoczek F6, ja to pokażę, skoczek F6 groziło z szachem i mat na H7. G6, A4, to zagranie chyba jest dobre, ale wieży mi brakuje na jeden, cały czas mi brakuje, no nie, jednak mi brakuje tutaj zagranie wieżyczkami, figury muszą grać przede wszystkim. Goniec D7, paskudny ruch, niestety, przepraszam, ale goniec A6 byłoby zdecydowanie lepsze z atakiem tutaj, zobaczcie, takim prawie bezpośrednim. Goniec D7, bicie, bicie, wieża na B1, co to jest za zagranie? Nie podoba mi się na takie posunięcie, mało naturalne i tak chyba nie wnosi za bardzo nic. Wieża E1 cały czas, coś w tym stylu, albo skoczka do centrum doprowadzić. No ale poszło jak poszło, skoczek, tutaj maksymalna moc już ma mniej czasu. Dobra, pojawiła się słabość, hetman F3 z atakiem na wieżyczkę, zgoda, wieża A7, skoczek C4, wchodzą te figury w końcu, hetman E2. Czy hetman D5 było zagrane? Nie było. Związanie, odchodzimy. No tak, tutaj czarny wybił, to już białe nie mają problemów. Goniec różnopolowy jest lepszy od tego. Jak to wygląda? Goniec D6, F4, hetman wrócił. Skoczek, no dobrze, wieża C1, więc było widać, że wieża B1 nie wnosi nic do pozycji. Król, tutaj jest bicie, trzeba będzie wtedy odbić chyba wieżą albo hetmanem, dokładnie. I poleciał pioneczek, szach, tak, i partia trwa na żywo, dobra. Pion więcej u czarnych. I pozycja czarnych nie jest teraz chyba zła, powiem wam szczerze. Ta pozycja nie jest zła. Troszeczkę tutaj Maciek jakby się pogubił. Ważne, że przeciwnicy mają tą jedną sekundę, to jest bardzo istotne. Widzę, że wszyscy bardzo szanują czarnopolowego gońca. Białopolowego się łatwiej wymienia. Coś w tym może być. Witam cię, Piotruś. No te twoje komentarze to już znam na pamięć. Przynajmniej twój pierwszy komentarz. I co tutaj maksymalna moc wymyśli? No zobaczcie, robi się groźnie. Czy hetman F6 wjedzie i te wieże muszą coś podziałać? Aha, pionki zbiera, dobra. Tutaj jakieś szachy się dzieją. Hetman D6 i zdobycie wieży? Nie, tu hetman bronił. H3, lufcik. O, to jest bardzo ważne posunięcie. Tutaj po król E7 hetman leciał, zobaczcie. Król E7, gdzie miał ruszyć hetman? Tutaj już chodzi o czas, po prostu mają panowie mniej czasu, tutaj wieża E1, braliśmy hetmana. No, zerkamy jak partia się toczy dalej. No tak, tutaj już jest przegrana. No, ale wielka knaga mógł zrobić tutaj niezły wynik. Dobra, jest Macik. Dobra, lecimy dalej zobaczyć, jak to wygląda. No to już po dwie partie niektórzy skończyli. Hipolit zapauzował, dwie wygrał, ok. Zobaczmy tutaj kolejne partie. Mam nadzieję, że no, wszystkich pewnie mi się nie da zobaczyć partii. Mamy 51 osób, dzięki serdecznie, że 50 przekroczyliśmy. Mamy progres, słuchajcie, bardzo się cieszę. I już patrzę tutaj na partię Bola. Proszę bardzo, Bolo 2010. Tutaj mamy obronę Karokana. Po D5 należy przede wszystkim skoczkiem na C3 zagrać. Tak również grał Fischer. Ze Spaskim bodajże też takie partie, czy z Petrosianem. D4, dobra. To mamy taką normalną pozycję. No tutaj skoczek na C6, na C3 to jest takie posunięcie, no mało chyba atrakcyjne. Przede wszystkim ten skoczek przez D2 powinien przechodzić, czyli taki ruch C3, goniec D3, skoczek D2, roszada, wieża E1. No ale dobra, wyprowadzka figury to wyprowadzka figury. Goniec F4, A6, jasne, A6 też jest po to, żeby skoczek nie zrobił krzywdy nam na C7. Tak, z takim zamiarem pewnie zagrał przeciwnik Bola. Proszę bardzo, goniec F5, wyprowadzamy wszędzie figury, tu wymianki, jasne. Goniec G5. Goniec rusza drugi raz w debiucie, to nie jest dobry sygnał, niestety, ale jak gramy, to gramy. O, to posunięcie mi się podoba, bardzo fajnie. Nie zostało od razu wymienione, goniec nie został wymieniony za skoczka, to jest dobra sprawa. To jest bardzo dobra sprawa. Goniec E7, goniec teraz bił. A niech, no to za bardzo pochwaliłem, kurczę, Felek. No to nie, no to nie można tutaj tak po prostu teraz zbijać.
Zauważcie, że goniec ruszył na f4, na g5, na h4 i teraz się zdecydował na f6. No troszkę tak mało logicznie bym powiedział, ale proszę się tu nie obrażać, ja tak staram się wytykać trochę błędy, ale to też o to w tym wszystkim chodzi, żeby nauczyć się na swoich błędach. No koń e5, no to podstawiamy tutaj po prostu pionka na e5, prawda? Bicie, bicie, dokładnie. No i cóż, białe mają pionka mniej, skoczek jest gorszy od gońca, zauważcie. Jakby skoczek stał na d2 i pionek na c3, no to jeszcze można by było skoczkiem manewrować, a tutaj skoczek strasznie związany, pionek b2 wisi. No hetman f3, jasne, roszada w końcu zrobiona. No wieża d1, coś tu próbujemy robić, ale jest chyba strzał na c3, teraz zobaczcie. Tak, tak też poszło. Dwa piony mniej. Przy ciężkich figurach, stabilnych pionach, no tutaj... O, przy wszelkich wymianach robi się bardzo ciężko. No dobra, są czyste dwa pionki mniej. Zobaczymy, jak czarne będą tutaj to realizowały. Myślę, że plan na wygranie jest prosty. Jak widzicie, pionki idą do przodu, świetnie. Podprowadzamy je, król do centrum. To jest bardzo ważna sprawa w debiucie. O, F5 nawet jeszcze można pewnie. H5 było też możliwe. No i jak dalej tutaj? Czy będzie wieża C2, czy wieża C6, żeby nie było szacha? Jak tutaj wykorzysta to czarny? A jednak pionek do góry. Tu faktycznie jeszcze jeden pionek może go wspomóc. Król się ładnie schował na H7, nie chcąc mieć tutaj szachów na D7. G4, ok. Ciekawe zagranie. Bicie, bicie i E4. No, ta struktura troszeczkę się... A, z szachem i wieża D3. Bardzo ładny ruch, ale pięknie. No to tutaj forgamenot money ładnie zagrał, naprawdę. Ale panowie, coś wam powiem. Zobaczcie, jak dużo czasu wam zostało. Po 3, no tutaj zwycięzca, powiedzmy, nie liczymy czasu, bo zwycięża, tak? Ale Bolo mógłby trochę sobie dłużej pomyśleć. 5 minut plus 1 sekunda to jest dużo. Nie ma co się za bardzo śpieszyć. No tutaj, moi drodzy, już doprowadzamy hetmana, co by się nie działo. Przejdźmy do kolejnej partii. Szym Chris, proszę bardzo, gra z Leszczu. Cóż to powstało, jak to wygląda? W pionach jest porówno, jaki był debiut? 4c6, d4, skoczek, jasne. Tak, bicie, bicie, dobra. Ok, czyli taki karokanik powstał. Białe nie uzyskały nic wielkiego. Tak mi się wydaje. Ja bym tu chyba przepchał piona i miał go już tutaj wolnego. Chociaż z drugiej strony puszczamy pole e5, ale to jest zawsze coś za coś. Ale wolny pion to wolny pion. Ja chyba bym się tego przytrzymał jednak. No ale nie gońcem. Tutaj chyba należało tak. Chociaż... Albo nie, no skoczkiem chyba lepiej, bo skoczek ma perspektywy na f5 lub na b5. Tak bym spróbował. No ale zbił goniec. Goniec c3, tak, tutaj niby atak, ale nic się za wielkiego nie dzieje. Wieża e1, słusznie, wyprowadzamy dalej figury. Dobra. Wieża d8, hetman się tutaj z tej linii osunął. Skoczek e5, czy będą wymiany? Poszły wymiany, wszystko poszło do wymiany. Wieża d, no to tak widzę, że Szymon tutaj... Jakoś tak jakby nie grał tutaj o zwycięstwo, tylko tak sobie przesuwał tutaj te figurki. No, pasywna obrona. Ciekawe, czy wieża E3 wchodziło. No nie, te pionki tutaj się, trzy pionki przez te dwa pionki nie przedrą. Nie ma takiej możliwości, więc chyba wieża B1 jedyne, jak widać. Król tutaj, no właśnie, bicie, bicie. No i białe mają problem. Ta wieża jest bardzo, bardzo aktywna. Jak tu sobie radzić w tej pozycji? Ciężka sprawa przed białym. Czarne chmury tutaj nad kolorkiem białym. W miejscu sobie wieża tańczy. Bardzo nieprzyjemna końcówka. No nie można sobie pozwolić na coś takiego. A pionki były zdwojone, prawda? To się oczywiście zawsze łatwo mówi i się patrzy z boku, jak się obserwuje. To jesteśmy najmądrzejsi na świecie, jasne. Gorzej jak gramy pewnie, ale to jest wszystko spowodowane praktyką. Im większa praktyka, tym pewniejsza gra i... No i gramy lepiej, jak praktykujemy i się uczymy. No, Ameryki nie odkryłem, mówiąc te słowa.
Witam cię raz Klim07. Witam serdecznie. Jeżeli masz ochotę dołączyć do turnieju, to zapraszam. Jak potrzebujesz linka i hasła, to daj znać, to szybko jeszcze raz wkleję. Dobra. Król F2. No białe walczą, jasne. No zobaczymy, jak sobie tutaj biały poradzi. Król F4, no to by bardzo groźnie wygląda z planem E3 jeszcze i zgniecenia tutaj przeciwnika. No, trzeba grać chyba tak, ale po tym ruchu tutaj wieża D2, wymiany. Król chyba idzie po tego pionka, chociaż król się może zbliżyć i go zapatować teoretycznie. Chociaż ciężko powiedzieć, nie, no to chyba nie. Chyba to się nie uda. No tak, tutaj coś próbuje zrobić. Szym Gris, przepraszam. Zdublowane pionki też same nie przejdą przez jednego pionka, niestety. No okej, ten pionek jest bardzo groźny. Ja bym podprowadził pionka od razu na E3, czyli ograniczał troszeczkę. Tak. I tu król przechodzi tędy na przykład. Bardzo niebezpiecznie to wygląda. Wieża F1, król G4, też pewnie można, no to król F3, wieża F1, król E2, albo przejść z powrotem. Dzięki ta T-Rex 199 zafollowa, witam cię serdecznie. Król F3 poszło. Tak, Szym Chris ma kłopoty, niestety, a to już E2 wygrywa. No właśnie. Leszczu 9-6 zwyciężył w tej partii. Kuba 2-3-207 z Hipolitem. O, mamy królewsko-indyjską, moi drodzy. Królewsko-indyjska. Skoczek D7. Można to było zagrać H6 jeszcze. Taki ruch nigdy nie zaszkodzi. Ok, i przez E5 będą pewnie grały tutaj czarne. Dokładnie tak. No i czym odbić? Pionkiem. Bardzo dobrze, że odbiłeś pionkiem. Skoczkiem by już przegrywało. Ponieważ jakby się odbiło skoczkiem, nie mogę przestawić skoczek, pionek, wybijamy hetmana, wieża wybija, goniec, skoczek D5 i po sprawie. Mam nadzieję, że to w miarę jest zrozumiałe, także dobrze zagrał Hipolit. H6, bardzo ładny ruch, skoczek G4, podoba mi się ten ruch, również można było próbować przez skoczek H5 i przez skoczek F4, ale ten ruch mi się podoba. Też należy zagrać, trzeba spróbować zagrać C6, posunięcie w którymś momencie, ale o, tutaj to jest bardzo fatalny ruch, hetman D2, bijemy gońca, czarne już tu mają bardzo dobrze. Czarne są zadowolone. WWW94, serdecznie dziękuję Ci za follow-a, witam Cię serdecznie. Witam Cię, Łukasz Szachmat. Witam. O zdrowie się pytam. No skoczek F6 tutaj leci. Nie wiem, co tutaj Hipolit miał na myśli. Tu C6 trzeba zagrać. No teraz wchodzi skoczek D5, takie nieprzyjemne posunięcie. C6 trzeba koniecznie. No jasne, że wybijamy, ale tu jest wybicie pionem i C6 już później nie działa, a tutaj po linii C można działać wtedy. Więc widać, że trochę Hipolit zepsuł, ale to nie jest zła jeszcze taka pozycja, powiedzmy, z para gońców, przede wszystkim czarnopolowy goniec. To jest, czasem ta czarnopolowy goniec w obronie królewsko-indyjskiej jest traktowany jako wieża, nawet lepiej w pewnych momentach. No i tak, białe mają prosty plan, uderzać na linii C. No ciekawe, czy tutaj pójdzie takie zagranie. Bicie na F3. Nie sądzę, niestety. Nie powinno tak być. W pierwszym ruchu również C6 może się przydać, ale królewsko-indyjska może w ten sposób nie powstać, prawda? F5! Wow! Hipolit idzie na noże. Próbuje iść na noże. Te posunięcie myślę, że jest dobre. No bo coś próbuje robić, tak? Tutaj bicie trzeba uważać na takie posunięcie D6. Myślę, że hetman D6 jest w porządku. Jak hetman bije na B7, to wieża B8 i tutaj odbijamy aktywność się łapie, a królem zszedł od razu. W sumie też można, faktycznie. Ale hetman bije i tutaj wieżyczka grozi z biciem na C7. No ale wtedy tu odbijamy. Aha, dobra, poszło tak. Może warto rozważyć ruch E4 w tym momencie.
Ruch E4 może być ciekawy. Wieża zbiła? To jestem bardzo zaskoczony. Czyli Hipolit stawia wszystko na jedną kartę i próbuje po linii F zrobić tutaj atak. E4 jest w zanadrzu, jasne. O, wow, piękne posunięcie D6, nie widziałem tego. Bardzo ładny ruch. Niczym nie można zbić, Hetman ma kłopoty. A ten pionek tu się robi bardzo szybki. No jeszcze Hetman E6, jasne, że tak można spróbować, ale ajajaj, tutaj Hipolit miał dobrą pozycję, słuchajcie. Miał bardzo dobrą pozycję. I się niestety troszeczkę popsuło. No nic na to nie poradzimy, takie są szachy. Trzeba wyciągać wnioski ze swoich partii. Hetman F6 poszło. Okej, tu będzie bicie i dorobienie Hetmana. Czy coś tu ma przygotowanego? Pan Hipolit? No niestety nie widzę tutaj jakiejś opcji dobrej. Wieża będzie musiała za pionka tutaj się oddać ewentualnie, a taki ruch też nie przechodzi. Nie, przechodzi wieża D8. Wieża D8, bicie, bicie, hetman i wieża C8 na końcu. No właśnie. Niebezpiecznie to wszystko wygląda. No prawie 1/3 turnieju za nami, a partii było niewiele. No zobaczmy, jak poszło. Poszło bicie na F3. Za dużego wyboru nie było. W ogóle chyba ciężka sytuacja. Goniec zbił. Dobra. Nie no, słuchajcie, to jest niestety przegrana. Mówię to, bo widzę. Okej, no tutaj idzie pionek. Przejdźmy może do kolejnej partii. Zobaczymy, jak sytuacja będzie wyglądała u innych zawodników. Kogo my tu jeszcze mamy, kogo nie analizowaliśmy. Analityczny z Damianem 03. Już po partii. Analityczny chyba dopiero zaczyna grać w tym turnieju, więc ten ranking mu szybko rośnie. Jak to w ogóle poszło? Tak szybko przelecimy. Jaki debiut chociaż? O, wow, gambicik. B4. W gambitach jest tak, że jak dają pionki, trzeba je brać, a potem myśleć. No tutaj D5 czarnymi trzeba szybko zagrać. No poszło. No i okej, no myślę, że białe mają to, co chciały. Nie wiem, jak czarne zbiły tutaj jednak skoczka. No dobra, przejdźmy dalej, słuchajcie. Tam jest już po partii, trzeba zobaczyć, co jest u innych zawodników. Kogo tu jeszcze nie analizowaliśmy? W ogóle, jak się tabelka kształtuje w tym momencie? 12 punktów ma Forgamennot Money. Analityczny, maksymalna moc. World. Zrobił sobie pauzę po porażce. Może trzeba ochłonąć troszeczkę. Już czytam komentarze, tylko już rzucam partyjkę. Może niech będzie pierwsza deska. To jest chyba pierwsza. Leszczu z Cigorinem walczą. No ciekawa sytuacja. Już czytam. Łukasz pisze. Jak planujesz zwiększyć oglądalność na kanale? Może zaczniesz publikować jakieś filmy dla bardziej początkujących lub średnio zaawansowanych, których zdecydowanie jest najwięcej. Aha, to chyba mi pisałeś już w komentarzu, którymś widziałem, Łukaszu. I szukaj dobrych materiałów typu końcówki lub gra środkowa. Trzeba. No dobra, okej, jasne. Pytam, bo uważam, że świetnie tłumaczysz. No jakże mi miło i się prawie tutaj czerwienie. Dziękuję Ci, Łukaszu, Ci się podoba. Łukaszu, powiem Ci w ten sposób. Znaczy, ja tak uważam i tak czuję, że te moje materiały z YouTube'a są teoretycznie dla początkujących i średnio zaawansowanych. No bo nie będę przecież mówił, że na przykład gram pionkiem o dwa pola, bo pionek o dwa pola ma potem więcej przestrzeni i atakuje pionki tam w centrum i tak dalej, i tak dalej. No a poza tym myślę, że tacy typowo początkujący, którzy dopiero poznali ruchy, no to jak widzą na przykład jakąś analizę, no to mimo wszystko się uczą. No ciężko mi wykalibrować, jak miałbym robić na przykład analizy,
dla typowo początkujących. A poza tym, jak ktoś chce podnieść poziom, no to tutaj trzeba może pomyśleć o lekcjach jakichś, tak, żeby troszeczkę podnieść no, ten poziom szachowy. No nie wiem, bo wydaje mi się, że staram się tłumaczyć. No Titled Tuesday to jest inna sprawa, no to wiesz, to też tłumaczę trochę szybko, tak, no nic na to nie poradzę. No ale no jest jak jest, póki co nie zamierzam zmieniać formy czy tego, jak tłumaczę te zagadnienia szachowe wszystkie. Wydaje mi się, że to jest w miarę dla początkujących. Staram się tak czasem takie też ruchy dosyć proste pokazywać. Dla zaawansowanych to bym tam nie tłumaczył, że a tu jest mat w czterech, to wiecie i lecimy dalej, prawda? Także, no ale dzięki za wyczerpujący komentarz. Dzięki bardzo. Dzięki Ramzesie. Właśnie, jak wam idzie, słuchajcie, bo nie wszystkich niestety... A, zresztą ja mam tabelkę, sobie zaraz zerknę. Co tutaj się w ogóle dzieje? Hetman C5. Czyli Gorin jest tu powiązany niestety, na ósmej linii. Jest ciężko, bo tutaj hetman C6 wchodzi. Może warto byłoby... Co by tu warto było? Czy tu jakieś wieczne szachy wchodzą? Czy jest jakaś szansa? Może hetman B1 z szachem, hetman B3 i hetman wraca na B7? Coś tam ratuje? Może i tak, a może i nie. Bo hetman C6 od razu leci, goniec D7. Też o tym pomyślałem w pierwszym momencie. I chyba to jest dobre zagranie, bo jak wieża bije na E8, goniec bije, powiedzmy hetman E7, to hetman wraca na G6. To myślę, że miał w zamiarze tutaj Chigori. No szach, dobra. Czasu się robi mało, trzeba szachować. Może jakiś wieczny szach się tutaj szykuje pod tytułem hetman C2 i tam hetman na G6. Możliwe, że tak. No zobaczmy, jak tu się ta sytuacja potoczy. Zobaczymy. A propos właśnie tłumaczenia dla początkujących i zaawansowanych. Już tylko czytam raz, Klim pisze. Zgadzam się, że tłumaczy. Dobra, dlatego oglądam jego kanał. Lubię Mariancello. No tak, no to jest troszkę inny poziom szachowy, jasne, no ale Maciek świetnie też potrafi zachęcić do szachu, świetnie tłumaczy. Słuchajcie, no każdy ogląda to, co lubi, tak? My się z Maćkiem, z Mariancello, no znamy po prostu, no znamy się. Maciek mieszka w Mrągowie, chociaż nie wiem, czy powinienem tak o nim opowiadać, no ale wszyscy chyba wiedzą. A ja mieszkam w Olsztynie, niedaleko. Graliśmy też ze sobą partyjkę, nie jedną, na live'ie. Dla każdego coś dobrego, słuchajcie. Niech każdy sobie czerpie z szachów to, co dla niego jest ważne i tyle, no. A wiadomo, że nie wszystkim się może podobać forma i tak dalej. Ale do czego zmierzałem? Bo chciałem już napomknąć o pewnym kanale szachowym. Tutaj też pójdzie reklama. Może niektórzy znają. Jest taki kanał szachowy pod tytułem Łączą nasz szach. No i tamten kanał poprowadzi arcymistrz Marcel Kanarek z panem mistrzem międzynarodowym Piotrem Murdzią, wielokrotnym mistrzem świata w rozwiązywaniu zadań. No i oni tłumaczą, znaczy oni prowadzą taki kanał, myślę, że właśnie typowo dla zaawansowanych. Oni opowiadają dużo o pozycjach, o planach i tak dosyć na luzie. Mi się to bardzo podoba, no ale właśnie dla początkujących graczy może się to wydawać trochę trudne, że tak się wyrażę, ale to jest taka tylko moja opinia, no ale oni na przykład jeszcze tych, że tak powiem, tej widowni nie mają zbyt dużo, chociaż tam 400 osób, 1-0, czas Chigorinie ci spadł, niestety. Ale ten kanał też jest bardzo dobry i regularnie są materiały zamieszczone, także też polecam. Łączą nas szachy. Bardzo fajny kanał. Dobrze. Jak sytuacja? Dalej lecimy z partiami, moi drodzy. Tutaj mamy cienki bolek. No zobaczymy, czy on taki cienki. No, cienki bolek ma prawie 2000 ranking na liczesie, więc na cienkiego bolka nie wygląda. Ale jak wygląda pozycja? Tutaj białe starają się atakować na polu G6, czyli grają taki ruch H5, żeby otworzyć sobie diagonale i wjechać hetmanem na H7. Taki na pewno jest plan. Czarny odpowiada kontratakiem w centrum. Bardzo dobra reakcja. Bardzo dobrze, pani cienki bolku.
Świetnie zagrałeś, to mi się bardzo podoba. Goniec tu będzie mógł mieć otwartą diagonalę. Wieża wjeżdża na pole D8, też naciska na punkt D4. Jakiś może E5 nastąpić. Mimo, że tu jest nacisk, to jest wszystko bronione przez pionka i przez skoczka, więc. No niech was, nie, 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 niech was niektóre niki nie zmylą, bo cienki bolek może okazać się nie cienkim bolkiem, grubym bolkiem w pozytywnym słowa tego znaczeniu. Znaczenia. Ach, po polskiemu trzeba się nauczyć trochę szprechać, bo kurczę blade. Dobra, ale to tak zwykle bywa na live'ach. A też się zresztą cały czas uczę, słuchajcie. No dobrze, moi drodzy, FG. I co tutaj robi teraz biały? Skoczek G3. To jest na pewno dobre miejsce dla skoczka w tej pozycji. Tu jakieś opcje, skoczek H5 może postraszyć, ale nie będzie bicia na pewno. Król zawsze sobie może odejść, ale już się opcje pojawiają, to jest ważne. Może tutaj białe powinny wprowadzić ostatnią figurę do gry. Wieża na E1, ja bym tak zagrał, żeby próbować uderzyć w pionka na E6. Poza tym wolna linia jest bardzo atrakcyjna. I tak też nastąpiło. Łukasz pisze. Już nie powinienem może czytać, bo to tylko o mnie. Aż tutaj powiem szczerze, aż mi głupio trochę. Jak posiadasz ranking 1500 na Lichesie, części kwestii nie rozumiem, chociaż tłukę taktykę codziennie i czekam na ten postęp. Dużo grać, robić taktyki, postęp na pewno będzie. Ale ja powiem w ten sposób, jak ja się uczyłem grać w szachy, no to też nie miałem, powiedzmy, trenera takiego, tak? Jest samouk. No ale na tyle mnie fascynowały te szachy i w ogóle mnie nie nudziły, że brałem książkę, analizowałem sobie partię Kasparowa, miałem na przykład 10 lat. No i wiecie, ja tam nie rozumiałem 90% tych posunięć. Znaczy, no tak, no generalnie nie rozumiałem tych ruchów i mówię sobie. No dobra, no zagrał tu, lecimy dalej, tak? No i tak te analizy wyglądały. I uważam, że to nie był stracony czas, a wręcz przeciwnie, bo jak wracałem sobie do niektórych tych partii, no to potem, będąc na poziomie troszeczkę wyższym, już po prostu rozumiałem te ruchy, tak? Wiedziałem, jakie tam kombinacje na przykład następują. Więc nawet jak czegoś, jak analizujemy partię, jasne, że może to nas bardzo zniechęcić, bo jak czegoś nie rozumiemy, no to jest naturalne, że nie chcemy w to brnąć, tak? Ale to jest kwestia determinacji, zaparcia. No, ja szachy uwielbiałem, nadal uwielbiam, dlatego mi to sprawiało zawsze radość i wielką przyjemność, więc to było dla mnie naturalne jak oddychanie. Więc nawet jak nie rozumiemy analizy, no mówię, nawet w 90% powiedzmy, no to zawsze warto ją zobaczyć, jeżeli chcemy podnosić poziom w szachach. To tak tylko polecam troszeczkę. Czy był mat na G2? Mata na G2 nie było, bo tu jest szach. I król musiał odejść. I teraz zostało zagrane F3, więc mata nie było. C4, hetman E2. Tak wygląda pozycja aktualnie. No tutaj białe się. Aha, białe straciły tutaj figurkę. Myślę, że nawet bicie mogłoby być też ciekawe, bo atakujemy skoczka i tu kolejne pionki by padły. Trzy pionki. To by mogło to by przejść, ale myślę, że teraz hetman na H5 będzie atrakcyjne. A jednak poszło bicie. Można było to chyba wcześniej, ale teraz może też nie jest za późno. Jest atakowany skoczek, potem będzie wybicie. Aha, skoczek F5 było jeszcze, dobra. To myślę, że zdwojenie wież jest obowiązkowe. Żeby tutaj nie poszła wymiana na E8, chociaż tu jest figura mniej, zapionka. Robi się ciężko niestety, ale zawsze tutaj w partiach blicowych można oszukać. Na jakim poziomie szachowym zacząłeś pracować z trenerem, bądź zacząłeś trenować w klubie? Panie Łukaszu, ja mając 5 lat poszedłem pierwszy raz do klubu i tak się moja historia rozpoczęła. Ale pamiętam to jak dziś. Poszedłem do klubu mając 5 lat, rozegrałem 4 partie z starszym od siebie kolegą. Starszym o jakieś 4 lata może. Więc to było też przeżycie dla 5-latka duże. Przegrałem te 4 partie. Popłakałem się jak dzieciak, no ale byłem dzieciak. I 3 miesiące nie chodziłem do klubu. Ale już po tych 3 miesiącach
Znowu poszedłem do tego klubu i już tak zostało do końca. No mówię, trenera jako takiego osobistego nie miałem. Oto jest dobre zagranie, tutaj wisi chyba teraz białe odzyskują figurkę. Zgadza się, bo tu jeszcze goniec na F5 patrzy. Dobra, chociaż zapiona, taka decyzja, pewnie. No ale miałem jakieś pierwsze konsultacje grupowe, bo tam jakaś kadra juniorska była w województwie, no to... ojej, ile miałem lat? No z 12 może. Może wcześniej się zaczęło, może 10-11. Nie jestem w stanie tego sobie niestety przypomnieć. Tak dokładnie. Francesco, witam cię. Wszystko dobrze, gramy turniej szachowy. 5 minut plus 1 sekunda na zawodnika dla widzów. Skoczek H4. No tutaj chyba goniec E4 jest też obowiązkowy, bo inaczej widełki powstaną. Albo goniec D1, po prostu obronić. Tutaj ruch nastąpił, no to są widełki. I tracimy jakość, niestety. A tutaj jest teraz jeszcze szach na D4 i wzięcie gońca, tylko to może być gorsze. Ciężko powiedzieć. Ja bym chyba wziął z rozpędu wieżę, mimo wszystko, by mogło wystarczyć. No, panowie mają już. A, wziął na D4 jednak, wziął. Z szachem. I poddały się tutaj białe. Niepotrzebnie chyba, trzeba walczyć do końca. Tutaj król jest trochę odkryty, można by było poszaleć, zagrać królem na przykład tutaj. Skoczek by zbił. No i wieża tutaj, ten skoczek za bardzo nie ma ucieczki, musiałby iść na A1 i tędy wyjść. Jasne, ale wtedy wieża wchodzi, jakieś może grożą szachy wieczne. No ja bym się tak szybko nie poddawał, mimo wszystko. Jakaś szansa by pewnie była. Dobra, kogo my tu mamy, kogo nie mieliśmy jeszcze na szachownicy i w analizie? Tak patrzę, że chyba tu wszyscy byli. Dobra, zerknijmy na Hipolita. Mamy tutaj obronę sycylijską. Panowie rozpoczęli. Dobra, mamy wariant Najdorfa. Typowe. Witam cię, T-Rex. Hejka, jestem pierwszy raz na twoim live'ie. Co sądzisz o obronie Benoni? Benoni, fajna, ostra. Na poziom taki początkujący, średnio zaawansowany. Na pewno na poziomie takim arcymistrzowskim już się pojawia bardzo rzadko. Ale Benoni polecam jak najbardziej, bo tam jest sporo taktyki i ciekawych poświęceń, gra z inicjatywą. To tak tyle w temacie w skrócie. Na pewno można sobie to pograć. To jest zawsze dobry pomysł. Benoni to jest dobry, bo w ogóle szachy są zawsze dobrym pomysłem. Ktoś kiedyś tak powiedział. Ok, zerknijmy tutaj, jak sytuacja wygląda. Dobra, poszło bicie na D5 i białe mają w ten sposób parę gońców, pewnie są zadowolone z tego względu. Czekajcie, zaraz zobaczymy. Przepraszam, przepraszam, coś mi tu wyskoczyło. Dobra. Ok. Wybicie nastąpiło na B6, to nie jest dobre zagranie. Moi drodzy, zobaczcie, w tej pozycji należało przede wszystkim zagrać C4. Parę gońców trzeba trzymać. Trzeba trzymać. I tu C4 broni pionka, potem bierze C1, jak ten pionek będzie atakowany. Bicie takiego skoczka to w ostateczności. No niestety nie jest to dobre zagranie. Tutaj, a nie można było zbić tutaj. Skoczek D5 nie wchodziło. Chyba wchodziło. Ja rozumiem, że czarne chcą robić szybki rozwój, ale no tutaj pionek wisi. Co tu się w ogóle dzieje? No, trzeba C4 zagrać. Niestety trzeba zagrać C4 w tym momencie. No A5, dobra, jeszcze tak, zdąży. No różnopolaki. To jest chyba na korzyść dla czarnych przy tych różnopolakach. Czarne mogą tutaj grać takie ruchy jak hetman C7, skoczek D7, F5, E4, goniec F6 ustawić, sobie dobrze stać. Skoczek D7 będzie kontrolował bardzo ważne pole na C5. To jest też kluczowa sprawa w tym momencie. Ok, F4 poszło. Jasne, to jest też dobry ruch, ale tu cały czas wisi pionek. Nie wiem, czemu nie. Aha, teraz już może nie wisi aż tak w zupełności, bo jest bicie na H7 i hetman odbija na D5. Dobra. To tutaj Hipolit stara się po prostu zaostrzyć. A jeszcze jedno pytanie. Otwarcie Retiego, warta uwagi, czy polecasz dla białych? No debiut jak debiut, trochę rzadszy, ale pewnie można. Jak jesteś początkującym graczem, to w ogóle
polecam próbować grać ostre debiuty, no ale też wszystko zależy od charakteru zawodnika, tak? Tutaj C4, słuchajcie, cały czas trzeba grać C4, wzmocnić centrum. Nie ma wyjścia. Ale debiuty wymyślono różne, no to trzeba próbować, prawda? Więc jasne, że tak, wszystko można próbować grać. Już nie mówię tak o specjalistycznym treningu, tak, no bo to wiadomo, że specjalistyczne treningi są dla osób, które chcą już tam osiągnąć sukcesy w szachach, takie dosyć poważne. I tam trenerzy dobierają repertuar, warianty i tak dalej, i tak dalej. No ale trzeba przede wszystkim szachami się cieszyć. No nie, no tutaj cały czas wisi pionek na D5. Czy Hipolit nie widzi, że traci pionka? Czy ja czegoś nie widzę, moi drodzy? Dobra, jest hetman H5, jak skoczek F6, to jest bicie na F6, ale jest G6 też. Więc tutaj nie ma ani mata, ani żadnych niespodzianek. No zobaczymy, jak sobie przeciwnik poradzi. Hipolit gra dosyć szybko. No mamy już połowę turnieju za nami, moi drodzy. Półmetek. Za chwilę przeanalizujemy sobie tabelkę, jak wygląda tabelka. No i właśnie, po G6 trzeba hetmanem zwiewać, a pion mniej pozostał. Hetman F3. Dobra, jest atak na skoczka. Tutaj na F7 nie, no nic nie ma, nie za bardzo widzę. Należałoby pewnie uaktywnić wieżyczkę w jakiś taki sposób. No, obrona sycylijska jest... nie jest łatwa, no trzeba umieć grać ją, żeby dobrze ją rozgrywać. Nawet białym kolorem, jak widać. Ale podstawy trzeba znać. No jak znamy podstawy w obronie sycylijskiej, zresztą jak w każdym debiucie zresztą, no to ja tu się nie chcę bardzo też wymądrzać, ale jak się podstawy zna i główne idee, główne plany, no to zawsze będziemy grać to względnie poprawnie, a błędy robimy, bo nie widzimy prostej taktyki też. No nie tylko prostej. Czasem też trudnej praktyki nie widzimy. No i tutaj widzimy, że goniec będzie lepszą figurą niż skoczek, bo po F5 skoczek nie za bardzo będzie miał gdzie odchodzić, moi drodzy. I tutaj F5 zagrałbym od razu i potem próbował goniec C5, ewentualnie hetman C5, wprowadziłbym wieżę na D8. W tej kolejności postanowiły czarne zagrać. Pewnie też można. No tu jest pionek więcej i bezpieczny czarny król. Tu się wszystko trzyma. Dobra, hetman G3. No wiadomo, trzeba coś próbować. Trzeba. F5, poszło jednak. Chyba skoczek G5 zostanie zagrany, coś czuję. Nie, wrócił skoczek. Nie wymienia jednak figur. Może i z jednej strony dobrze. Tylko ten skoczek nie ma dobrego odbicia, żeby tam wejść na D5. No dobra, niech sobie panowie grają. Przejdziemy może do kolejnej partii. Jak wygląda w ogóle tabelka? Analityczny prowadzi. Leszczu, maksymalna moc. Tutaj jest ciasno, bo panowie mają po 16 punktów. 54 osoby mamy, słuchajcie. Szymon, Chris na 12. No, berserków nie ma. O, Dietrich 0-1. Proszę bardzo. Wygrana, dwie porażki, dwie wygrane. No i jedzie tutaj z tematem. Szkoda, że nie mogę waszych partii wszystkich obejrzeć. I zobaczymy, jak dalej się tabelka kształtuje. Coś mi się tu zacięło. Coś mi się chyba zacięło. Odświeżymy stronę. Dobra. Didę. Dominik wszedł do gry, ale widzę, dopiero dwie partie rozegrał, więc niech goni. Dobra, tu chłopaki grają. Kto tam jest dalej? Zobaczmy. Milena zrobiła sobie przerwę po zwycięstwie, a szkoda, może jakiś wypadek losowy. Bolo walczy, porażki są, ale też są zwycięstwa, jest remis, także dobrze. Trzeba walczyć do samego końca, nie odpuszczać. Tutaj widzę trzy porażki, Miki i już uciekł, znaczy uciekł, no pauza. Tutaj też widzę pauzę, żadnej partii nie ma. A tutaj coś się dzieje? Zawodnicy zapomnieli o turnieju? Nie mam pojęcia. Tutaj widzę, jest walka i to mi się podoba. No widać, nie wszyscy niestety grają aktualnie.
Dobrze, że gra większość. Zerknijmy tutaj na jakąś partię. O, mamy Ramzesa 3-3-3. 3-3-3-3. 4 trójki z Didę. Zobaczmy, jak partia szła. D4, D5, C4, gambit hetmański, E3. No tutaj trzeba było tego gońca wyprowadzić na przykład na F4, żeby on oddychał. To trzeba pamiętać o tym. Ale E3 nie jest jakimś błędem. Tak również można. Bicie, bicie, dobra, goniec D3, roszada, tak, wieża E8, B3, no czyli wyprowadzamy gońca, jasne, goniec G4, H3, pewnie, no tutaj gońcem nie trzeba było od razu iść na E2, można było najpierw stawić gońca na B2, żeby jednak figura była wyprowadzona. Już czytam komentarze. Głównie jeśli mam możliwość, gram karokana czarnymi i to mi najbardziej pasuje, ale jak dostaję D4, to się gubię. No karokana to w ogóle ci nie polecam, jeżeli jesteś młodym zawodnikiem. Dobra. Jak poszło? Goniec E2, skoczek. G4. Niepotrzebne jest G4. Zupełnie niepotrzebne, panie Ramzesie. Trzeba było próbować goniec B2 cały czas. Tu jak goniec pilnuje skoczka, nie się w ogóle nie przejmujemy. No ale poszło, to poszło. I goniec D3 z powrotem. No to równie dobrze można było w tej pozycji zagrać G4. I goniec E2. No dobra, ale poszło jak poszło. Zobaczmy, bicie, tak. Im mniej figur, tym może lepiej. Wieża E1 to nie. Tutaj goniec B2 cały czas. Goniec D6, no goniec B2, nareszcie. Skoczek E4, pewnie wybicie, dobra. Skoczek D2, no trochę król jest teraz odsłonięty niestety. Hetman H4, robi się gorąco, ale jest król G2 na szczęście. Dobra, tu się jeszcze pozycja trzyma. F5, jasne. Ja myślę, że teraz taki ruch typu hetman E2 by się przydał. Potem jakaś wieża H1, można skoczka C4 też uruchomić. No, czarne tutaj trochę złapiały wiatru w żagle. Może jakiś taki ruch F4 też byłby ciekawy. Po biciu w przelocie hetman bije. Tu się wszystko chyba trzyma. No, trzeba próbować coś tutaj szarpnąć. No, pozycja na pewno nieciekawa. No, królewsko-indyjska, bardzo ambitny, niełatwy debiut, ale on uczy wszystkiego, ja polecam. Cały czas i... Nie to, że ja sobie tak to wymyśliłem, tylko to właśnie świętej pamięci Zbigniew Szymczak mnie tym zaraził. Jestem bardzo wdzięczny. Wieża H1, jasne. Tutaj, panie Ramzesie, trzeba trochę przyspieszyć, bo może być bardzo, bardzo niebezpiecznie z czasem. Każdy teraz ruch pionkiem powoduje to, że skoczek może zbić na E4, chociaż tutaj GH i stracimy, więc hetman E2 trzeba koniecznie, żeby pilnować pionka na F2. No i konsekwencja ruchu G4, teraz widać, że tutaj się robi nieciekawie. A Didę ma 4 minuty ponad, więc dużo czasu. Masz jedno pytanie, Piotruś, proszę bardzo. No pewnie, że możesz, no dlaczego się pytasz? Jasne, że możesz zadać pytanie. Kwestia, czy dostaniesz odpowiedź, zależy jakie pytanie. Okej. Dobra, jest hetman E2. No Piotruś, jakbym Cię nie znał, to bym pomyślał, ach, nie powiem co. A właśnie, panie prostoń na niby, a czy Pan gra w turnieju? Mam nadzieję, że tak. O, ruch D5, dobry ruch. No i wieża na F6 wisi, bardzo dobrze. Tutaj myślę, że czarne podstawiły po prostu tą jakość. Dokładnie, na pewno podstawiły. No i trzeba uruchomić wieżyczkę. Może jakaś wieża D1, wieża C1. Teoria królewsko-indyjskiej typowej nie robiłem, bo teorii nie rzucam. Dziękuję FideTrainer.net za followka. Ale umieszczałem kilka partii z obrony królewsko-indyjskiej. No dobrze, dobrze, Piotruś, dobrze, niech tak będzie. Masło ważniejsze od szachów, no, tak to już bywa czasem. Wieża G1, rozumiemy to posunięcie, król na F1 chce zmierzać, ale to trzeba uważać z takim król F1.
No, F4 zagrałbym też, tak. Tu bić niestety, znaczy, no trzeba zbić i te pionki tutaj w centrum się mogą uruchomić. Czasu mało, trzeba grać dużo. Link do turnieju czarku, no proszę bardzo, więc muszę tutaj cofnąć na chwilę. A nie, ja mam link chyba tutaj, już ci wklejam. Proszę. A, jest F3, no dobra, widełki na hetmana. No tak, no po partii. No to taktyczka, taktyczka prosta, prosta taktyczka. Panie Ramzesie, trzeba robić zadania. I dużo grać, ale to już wszystko wiemy. To ja się powtarzam. Dobra, jedziemy dalej. Zobaczmy, kto tutaj jeszcze walczy. Dietrich01. O, obsmarujemy teraz tutaj pana Grzegorza. E4, czyli karokan. Bicie, bicie. Glucik powstanie, tak jest. E5, tak się gra. Goniec F4, goniec E2 trzeba. Trzeba tego gońca zachować. No ale dobra, goniec F4 powiedzmy, że jeszcze. Bicie widział, bicie zrobił. Skoczek F3 wrócił. Skoczek D2, roszada, jasne, wieża E8. Tak, wymiany tutaj dla białych będą korzystne, bo jest pionek izolowany. Skoczek B3, ładne zagranie. Skoczek na D4 zmierza. Tak, skoczek D4, świetnie, grozi skoczek B5. Jak zagrały czarne? Dobrze, zagrały A6, nie ma takiego ruchu. Hetman C2, tutaj trzeba pilnować tego, żeby mata na H2 nie dostać. Goniec B3, dobrze. I zbił pionka, przepraszam, gońca. Niepotrzebnie, można było wrzucić drugą wieżę do akcji na D1 na przykład. Bo tutaj na D4 to tam drugi skoczek pilnuje. No ale poszło bicie. No i jesteśmy w takiej oto pozycji. Dietrich 1643 gra z zawodnikiem 2000 z Kubą 2327 207 z rankingiem 2009. Wymienił wieżę, pionkiem wymienił słusznie. No to teraz wydaje mi się, że czarne mają perspektywy. Chociaż o punkt E5 walczymy, no to trzeba zagrać koń E5. Od razu koń E5. No to teraz białe do. No to białe, no pozycja normalna powiedzmy, ale. Tak, białymi tutaj się stoi, myślę, że całkiem przyjemnie w tym momencie, tak? Głównie o te pole E5 chodziło teraz, żeby to pole zająć. To ważna sprawa. Dobra. Czarku, nie jestem w stanie zobaczyć teraz twoich partii, ponieważ komentujemy na żywo. Oj, to był błąd! Tu jest bicie gońcem na G6, moi drodzy. HG Hetman wchodzi, jest mat w następnym ruchu, jeżeli odbije gońca. To fatalny ruch G6. Fatalny. Zobaczymy, czy Grzegorz znajdzie ten ruch. Znalazł, no znalazł. No to dla niego dosyć proste zagranie, pewnie. Bo jak pionek bije, Hetman bije konie F7 z matem, a jak król F8, Hetman F7 z matem. Więc tutaj odbić nie można. Pion to pion. No tak, niestety robi się źle. Panie Kubo, trochę nie bardzo tutaj pan Kuba zagrał. 1-0, bo tak, 1-0, bo wieża leci. Ale też można na H7 tutaj zbić gońcem i też wchodzi hetman później. Więc nawet gońcem na H7 bym zbił w tym momencie. No dobra, no Grzegorz wygrał, Dietrich 0-1. Gratulacje. DDEBK.pl, zobaczmy. Niedługo przejdziemy do liderów, słuchajcie, bo tam już grają o zwycięstwa. Skoczek D7. Aha, bo tu było E5, zgoda. No to co, trzeba bić na D5, czy nie trzeba? Może F4 podciągnąć pionka i skoczek F3 zagrać. Myślę, że coś takiego trzeba zrobić. Goniec E3, no, czyli wyprowadza figury w ten sposób, też można, ale F4 by się bardzo przydało. F4 by się bardzo, bardzo, bardzo tutaj przydało. Okej. Dobra, moi drodzy. F6 poszło bicie. Ja bym tutaj jednak F4 podciągnął. Hetman odbił. Bicie, bicie. No jak grać białymi? Czy długa roszada, czy goniec? Goniec wyszedł na B5, skoczek na E2, pionek izolowany. Nie za bardzo mi się tutaj podoba pozycja. Znaczy biały mógł po prostu stanąć o wiele, wiele lepiej. Według mnie.
Żeby tych pionków w centrum tak za bardzo nie powybijał, za szybko. Tutaj pionek na C7 wisi. Czy się białe na to pokuszą? Chyba powinny. Chyba powinny tam zbić. Okej. Zbił jednak, dobrze, zbił wcześniej. Przepraszam, troszkę tu się zawiesiłem leciutko, wybaczcie, ale już do Was wracam. Dobra, Dietrich, zbieraj się, zbieraj. Bierze D8, podstaweczka, No tak, tak, uczciwie trzeba się poddać i lecimy dalej. Co tutaj mamy? Szkoda, że Dietrich musiał przepraszam, jechać, bo widzę, że się rozszalał z wygranymi. Zerknijmy może tutaj na grę analitycznego, bo jest liderem aktualnie. Jak tu sytuacja wygląda? Jaki debiut nastąpił? D4, C5, czyli obrona sycylijska. Wszystko, aha, tutaj wariant drakona. Dobra, bicie tamto. Właśnie, bicie chyba nie jest najlepsze dla białych w tym momencie. Trzeba przede wszystkim walczyć tutaj o centrum i przytrzymać tego skoczka, grając gońcem na E3. No ale bicie na pewno jest... czarne się z tego cieszą. Goniec C4, no białe starają się grać na mata, jak widać. No taki ruch, ale on ten w ogóle myślę wydaje, że jest ok, bo raz, że chcemy dać mata, no to jest jedna sprawa. Znaczy tam mata nie ma, bo król ucieka, no ale atakujemy F7, taki bardzo czuły punkt. No i jeszcze tutaj bronimy przy okazji ładnie skoczka. To tak na marginesie. Goniec tutaj, dobra, roszada. Ale z goniec G4 właśnie nie zdążyłem o tym powiedzieć, przestawiłem ruch, czyli jakość pada. No to widzicie, że w szachach przede wszystkim na takim poziomie średnio zaawansowanym nawet opiera się to wszystko o taktykę. Taktyka w szachach, jak jesteśmy dobrzy taktycznie, no to mamy duże szanse na wiele zwycięstw. No właśnie, bicie mi się nie podoba. Znowu mówię o tym, bo goniec czarnopolowy w tych strukturach z domkiem u czarnych jest bardzo ważny. I goniec białych, i goniec czarnych, więc goniec H4 prawdopodobnie. Goniec F6, goniec. Dobra, H3. Wrócił goniec i jak dalej? Ja bym to jakieś F5 próbował grać. A nie, można chyba hetmanem zbić. A nie można. Wprawdzie pionek nie może zbić, ale D5 byłoby zagrane. D5 byłoby zagrane. No tak, taki ruch ciekawy, ale F5 bym zagrał, mimo wszystko. Hetman F3, dobra, G4, D5, zdążył, zbił, goniec B3, wieża C8, skoczek, mata nie ma, skoczek A3, no skoczek tutaj kariery niestety nie robi, niestety. G5, jakieś ataki się szykują, ale tu nic nie ma, niestety nie ma ataków. No i tutaj, czyżby... lider teraz dostał bęcki, moi drodzy. No i tu grozi mat na C2. Oj, będzie mat. A nie, to analityczny grał czarnymi. Przepraszam najmocniej, pomyliłem zawodników. Dobra, to analityczny wygrał. Czyli lider powiększa swoją przewagę w turnieju i bardzo duża przewaga, 8-punktowa. Ok, zerknijmy tutaj, jak dalej sytuacja wygląda. Do końca turnieju mamy 27 minut. Maksymalna moc z Trichardem. Jakość mniej. Jaki debiut powstał? A, gambit królewski. Ostra jazda jest. Ok. Ale gońcem na D5. Dziwne. Ja bym tutaj od razu zbił na F4 i nie czekał. Chociaż taki ruch zawsze zwiąże. No dobra, może i tak. To wiecie, w szachach nigdy do końca nie wiadomo dokładnie, jaki ruch jest najlepszy. No wiadomo, w pewnych pozycjach to jest oczywiste. No tutaj trochę pionów poleciało. A to jest jakoś więcej czarnych. Aha. Tutaj i co grozi? Aha, jest mat po prostu. Tu jest hetman, dobra.
I Maciek, dobra, okej. Okay. No, mat to mat. Lecimy dalej. Czarek 58. Czarku, widzisz, udało się. Już patrzę na twoją partię. No, figurka mniej. Czarne chmury nad tobą. Skoczek D5 stoi wyśmienicie. Żaden pionek, którego już zresztą nie ma, nie jest w stanie go zaatakować, więc to jest taki wieczny skoczek. Tak zwany, czyli taki, którego nie można przepędzić pionkiem tutaj na C6 lub na E6. No ale to figurka, figurka. Wystarczy, no, myślę, że jakieś król B1 zagrać. Ewentualnie, no król B1 najbezpieczniejsze posunięcie. Pewnie A3 można, ale król B1 jest dokładniejsze. Broni wszystkich swoich trzech pionków. No dobrze. No jak Michał Tal tą sytuację będzie rozwiązywał? Aha, przepraszam, ja tu nie widziałem bicia na D5. Ajajaj. To król B1 jednak nie było, no, nie było dobre. No widzicie, taktyka nawet i u mnie siada czasem. Trzeba uważać. No tak, tu, ale tu czarny sprytnie zagrał. Dobra, biały bierze E1. No to sytuacja się wyrównała. A nawet czarnymi się lepiej tutaj dzieje teraz. No ale walka trwa, walka trwa. Tego pionka D4 będziemy chyba mogli zdjąć. Hetman D3, hetman D4. Jak jest w pionach? Mamy 5 pionków u białych i mamy 7 pionków u czarnych. Jednego zdejmiemy, będziemy białymi mieli pionka mniej, ale... No właśnie, ale... Czy to wystarczy do remisu? Czy zachować hetmany i nie bić pionka tego z planem tutaj? Na D4. No zobaczymy, zobaczymy. Może hetman F2, o hetman F2 może wydaje się lepsze, bo wtedy wieżą można zbić na D4, zdwoić wieżę i próbować męczyć pionka D6. Tak widzę to w tym momencie. Hetman G2 nastąpiło. Ok. D5, no sprytny ruch, bo bicie to powoduje bicie wieży na E1 i zwycięstwo czarnych jest już przesądzone. No więc tutaj znowu ciężko się robi, słuchajcie. Czarek złapał wiatr w żagle. Poszło A3. Bicie. Ok. No i tu się naprawdę robi bardzo niebezpiecznie. Dobra, przejdźmy do kolejnej partii. Myślę, że Czarek sobie powinien tam poradzić. Widziałem jego ruchy, jak grał. Zerknijmy może na partię. O! Pierwszego, cały pierwsze lidera z trzecim miejscem aktualnym. 50 osób, 58 osób w sumie, bardzo się cieszę. Analityczny, jedziemy, zobaczymy twoją partię, jak to wyglądało. Mamy obronę karokana. Atak panowa powstał, C4, ok, bardzo ostro. Wszystkie figury w grze A3. Tutaj bym chyba C5 grał. Bicie, bicie. Dobra, jest izolowany pionek, z tego się czarne cieszą. Dokładnie, no to czarnymi tutaj jest dosyć solidna pozycja. Bezproblemowa bym powiedział. Wieża D8. Dobrze tutaj gra czarny. Hetman A5, wymiana hetmanów korzysta na pewno. Wymiana, a no to mamy lekkie figury. No i zobaczymy, jak to się potoczy. No, czarnych pozycja jest troszeczkę, znaczy końcówka jest troszeczkę wygodniejsza. No dlatego, że jest izolowany pionek. No i teraz pytanie, czy bić, czy nie bić, bo jak zbije goniec, to jest skoczek C4. Aha, to też nic nie grozi. Skoczek C4 groziło, nie, skoczek C4 to groziło wzięcie pionka. Tutaj też grozi wzięcie pionka, jasne. Ale skoczek wisi. No to tutaj mamy remisik już praktycznie. Skoczek jakiś D4. No to tutaj będzie prawdopodobnie remis, moi drodzy, w tej partii. Skoczek D4, jasne. Goniec zbił. I panowie zgodzili się na remis. Słusznie, bo różno Polaki nie jest w stanie racjonalnie tutaj wygrać jeden albo drugi. Ok, lecimy do kolejnej partii. Zobaczmy, jak... Kogoś tutaj jeszcze nie mieliśmy. Mileny chyba nie mieliśmy, chociaż chyba widzieliśmy ją partię na początku. Jak to wygląda? Ramzes ma figurę więcej. No jestem ciekawy, czy
Ramzes wykorzysta przewagę figury. To jest dla mnie bardzo zastanawiające. Aha, no tutaj jest bicie na A2. Pytanie, czy można zbić po C4. Goniec będzie trochę zamknięty, ale chyba można. Chociaż bym uważał jednak. No może to i lepsze zagranie. Można goniec E6. No tutaj ważne, żeby zrobić lufcik albo królem na F8 trochę podejść. Chodzi tutaj o aktywność króla. Król musi być blisko centrum na D6. Wieża ładnego szacha dała teraz. Może wieża wejdzie na dwójkę i spustoszy te pionki G2, H2. Jest taka ciekawa gra na pewno. Król A3 przyblokował pionkę. Dobra, tutaj czarne mają dużo czasu, żeby podejść teraz królem. To jest... Nie ma co też za dużo w takich pozycjach myśleć, co by było, jak zagram wieżą tu, liczyć warianty, że pójdę tutaj, będę brał piony, czy wezmę je, czy pionek szybko mi nie ucieknie do hetmana. Lepiej grać proste posunięcia, doprowadzić króla do centrum i potem myśleć, co dalej, tak? Po prostu robimy praktyczny ruch, który na pewno jest posunięciem dosyć prawidłowym. Dobra, poszło F6, król tędy chce zmierzać przez F7. Możliwe, że tak też można. Znaczy, można, no można, no to nie jest możliwe, tylko to jest na pewno też jakaś opcja. Okej, no tutaj Ramzes ma 1328 i walczy prawie z 1800 z Mileną. Milena bardzo ładnie gra. Czy my znamy Milenę? Milena Kafka. Nazwiska nie znam, ale cieszę się, że jest tutaj z nami jakaś pani. Nie tylko panowie. Król F7, tak jest. Trzeba podprowadzać króla. No zobaczymy, jak będzie wyglądała realizacja tej końcówki. Król G6, jasna sprawa. Może warto też troszkę pionki podciągnąć do góry, typu H5, H4. I spróbować złapać aktywność wieżą na B1 przede wszystkim. Wieża B1 i tam można by było popróbować H5, bardzo dobry ruch. Tak, tu się wszystko trzyma. Chyba wieża B1 i próbować pionki atakować na skrzydła królewskiego. Tak to bym widział, jakbym rozgrywał tą partię. No tu przede wszystkim zauważcie, że jedynymi atutami białych są te pionki, ale one nie idą do przodu, więc nie są atutami w tym momencie. Wieża B1, tak jest, tak trzeba grać, to nie ma wyboru, tak trzeba, po prostu tak trzeba. No i zobaczymy realizację. Króci wygrywa, już mówię, kto wygrywa. Pan analityczny, 30 punktów, same zwycięstwa. Jeden remis, ostatni był na razie. Nie znam pana analitycznego, ale w Blica chyba za bardzo nie grał, a tutaj jest coś napisane. Gra w szaszki od 3 lat, posiadam tytuł mistrza międzynarodowego online. O, ciekawe, AIM, nie wiem, o co chodzi, oraz drugą kategorię krajową, czyli nasza polska druga kategoria krajowa. Jestem graczem raczej rekreacyjnym, od czasu do czasu robię sobie przerwę od szachów, w wolnym czasie czytam książki psychologiczne oraz thrillery, gram w ping-ponga i jeżdżę na rowerze. Od niedawna nagrywam na YouTube kanał analityczny, polecam. O, zaraz zerkniemy w takim razie. Fajnie wiedzieć. Zaraz sobie zerkniemy, o czym ten kanał jest. Czy o szachach? Spoko, fajnie, fajnie. No widzicie, można ciekawych ludzi poznać. Dobra, reklama nie jest zła. Nie widzę tego kanału. Może jeszcze jest mało filmów. No dobra, może później w takim razie poszukamy. Przejdźmy do partii. Którą partię analizowaliśmy? Już zapomniałem, może się partia... A, Ramzesa. Ramzes chyba skończył już. Dobra. Do końca turnieju mamy 17 minut. Kogo by tutaj teraz zerknąć? Na czyją partię? Może... Michał Nawrocki z DD. Ok. Partia pod tytułem Gambit Hetmański. Gambit Hetmański. Bardzo dobrze zagrały białe.
Tutaj takie też dokładne, znaczy, no można goniec D3, goniec C2, normalny ruch. Wieża C1 też grał Alechin, to tak na marginesie, żeby wyczekać nabicie na C4. No ale poszło tak, goniec B3, jedna z możliwości, jasne, hetman E2. No to jest wszystko normalne. No to dobra, no to taka symetryczna pozycyjka, często się też w hetmańskim pojawia, ale czarne też nie mają tutaj problemów żadnych, przede wszystkim z rozwojem figur, to jest ważne. Okej. Zobaczymy, jak tutaj panowie sobie będą dalej radzić. Może do nich jeszcze wrócimy. Zobaczmy sobie inną partię. Szym Chris jeszcze zerknijmy. Jaki był debiucik? E4, E6. Wybicie we Francuzie. No nie można w ten sposób grać. Nie można, nie można. Ale figury wyprowadzone, jasne. Bicie tu, ok, skoczek. Szybkie wymiany. O, tutaj mi się nie podoba. Przepraszam, że tak też szybko przelatuję przez te partie, ale nie podoba mi się to, że po wybiciu czarne zbiły pionkiem. To mi się nie podoba. Czy z jednej strony mi się podoba, jeżeli byśmy białym, czarnymi potem zagrali E5 od razu i tylko pionka wymienili. Ale jak ten pionek będzie tu stał, to mogą być problemy. No właśnie, a F4 teraz? Nie poszło F4, ale F4 bym zagrał, żeby tego pionka przytwierdzić. Skoczek, F4, teraz poszło, dobra. F5, ostra jazda, widzę. Oj, 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 co tu się dzieje? Cofka hetmanem, to nie może być dobry pomysł. I tutaj skoczek na E3 staje. Goniec, zgoda, król podchodzi, hetman, no coś tam próbujemy szarpać. No ale czarne chyba tu się trzymają w tej pozycji. Bardzo ładny ruch H5, król ma tutaj furtkę, również na F7 ewentualnie. No myślę, że tak koło remisu tu się szykuje. No ale to są szachy, wszystko się może wydarzyć, moi drodzy. H5 poszło, H4 przepraszam, poszło. No, czarny tu wcale nie myśli o remisie, jak widać. Szach. Ruch H7. Czy król na F7? Ruch H7. No. Powiem tak, nie za bardzo mi się białych pozycja mimo wszystko podoba. No niby tu jest nacisk, tak, niby coś tu działa, ale ja zawsze się bronię. Król tutaj ma jakieś problemy typu bicie, bicie, skoczek H5 nawet. I robi się naprawdę niebezpiecznie. Można dostać niezłą kontrę. A3 nastąpiło. No jakiś ruch trzeba było wykonać. Dużo czasu tutaj Szym Chris poświęcił na ten ruch. Czy będzie ruch skoczek na H5? Przepraszam za moje ziewanko. A skoczek H5 to jest hetman H4, a sprytnie tutaj obrona wygląda. No, ciekawe, ciekawe. Może? Może jakiś ruch typu hetman B6? Hetman C6. Też brałem to pod uwagę. No ale też się robi mała nerwówka, jeśli chodzi o czas. Zobaczymy, jak to sobie panowie poradzą.
Bardzo przepraszam za moje ziewanko. To oznacza, że chyba idzie jesień. Dobra. Szym Chris ma 9 sekund, Hetman wrócił. Chyba Hetman na C3 będzie próbował upraszczać tu pozycję. Jak wymieni Hetmana, to ma opcję na G4, król G3, król F4. Czyli raz, jeszcze raz G4, król G3, król F4. Ale wymiana tu może być ciężką sprawą. Hetman C3, Hetman wróci na H1. Myślę, że czas tu może odegrać bardzo ważną rolę niestety. No, czarnymi nie można teraz wymienić Hetmanów i uprościć pozycji, tylko zagrać Hetman H1 i straszyć. Na F3 na przykład. O właśnie. Goniec D1, tak, bardzo dobry ruch, skoczek nie wchodzi, broni tutaj, to jest bardzo dobre posunięcie, bardzo, bardzo dobre. No, jakiś Hetman H3, coś w tym stylu, Hetman H2, skoczek, ok, Hetman H3. Może teraz spróbować uruchomić drugiego skoczka, bo ten skoczek B6, to się też łatwo mówi, gdy już sekundy się pojawiają na zegarze. No, robi się nerwowo, u panów na pewno, czy z czasowym. Witam cię, Bosie of Chess. Wszystko dobrze, no już zbliżamy powoli do końca turnieju, zostało nam 10 minut. Tutaj walczą, no, tutaj mało czasu, mało czasu. Wtrącony szach, jasne. Aj, czas! No, to Sony 9 troszeczkę był wolniejszy, niestety. Mimo, że jedna sekunda była za ruch, to jednak czasy czasem spadają. Kończą się, niestety. Zobaczmy tutaj jeszcze partię. No tak, mamy analityczny, prawdopodobnie utrzyma tutaj to zwycięstwo do końca, tak mi się wydaje. Chociaż gra z Leszczu 96. To może być ciekawa partia lidera. Zobaczymy, jak to wygląda. Skoczek F3, D5, C4, bicie. No tutaj białe mają w takim razie za darmożkę centrum. Ja bym grał E4 od razu. Goniec, skoczek, tak. E4. Takie troszeczkę struktura greenfeldowska. Goniec C3 słusznie. Roszada bardzo ładnie. A skoczek wjechał. Wow. Bardzo ładny ruch u czarnych. Piękny ruch, bo jeżeli teraz tego zbije gońca, to czarne mają dobrze. Znaczy dobrą pozycję. Zabrzmiało to dziwnie. A jeżeli goniec odejdzie, broni pionka, to tutaj się posypie pionek, bo jest bicie tu. No właśnie. Hetman. W ten sposób. No dobra. Wymiana poszła tak bardzo łatwo. Ja bym chyba na to się nie zdecydował. Ja bym jakieś wrzucił E5 i poczekał, aż on wymieni, żeby otworzyć sobie linię. No dobra. Skoczek D2. Białe miały inne zamiary, jak widać. O właśnie, tutaj pionek robi karierę powoli. B4. Na taki ruch bym się raczej nie odważył. Bym spróbował zagrać A3, żeby wieża nie miała już tutaj opcji. B4 jednak poszło. No właśnie, wieża znajduje jakieś opcje, skoczek C4, ale będzie musiała wrócić. Okej. No to tutaj widzę, że analityczny ma jakieś konkretne plany. Wieża A6, A4, wow, ostro ciśnie tutaj. No trzeba przyznać, że bardzo odważnie grają białe. Lubimy takie widowisko, rzecz jasna. No nieźle, nieźle. Do końca turnieju mamy niespełna 8 minut. Czas ucieka nieubłagalnie, a punktów jak zwykle jest za mało. B5, bardzo dobre posunięcie, bo tutaj w ten sposób otwieramy gońca na diagonali jeszcze mocniej. No trzeba wybić chyba pionem. No pewnie się białe zastanawiają, żeby zbić pionka na B7, ale skoczek ucieka. Znaczy skoczka bijemy, więc pionek najpierw zbija, a potem tu naciskamy. Groźba jest zawsze silniejsza niż jej wykonanie. To poza tym skoczek na D5 jeszcze świetnie wygląda później. No ja bym się na miejscu białych tu nie zastanawiał ani sekundy, tylko bym zbił pionka na B5 pionkiem z A4. Koniecznie. Chyba, że czegoś nie widzę? Dobrze, poszło tak. Bo wieża musi chyba wrócić tutaj na A7, bronić się pasywnie. No i skoczek D5 i po ptokach jest. Bicie na E7, bicie na B6, no po ptokach, no. Jednak tutaj ten goniec nie spełni jakiejś ważnej roli w tej pozycji, jak widać. Dokładnie tak grają białe.
Bo tak jak się patrzy na tą pozycję, no to analitycznie nie gra na drugą kategorię, tylko gra na pierwszą co najmniej. Co najmniej. Jak się patrzy na te jego partie. Bardzo ładnie to wszystko wygląda. Co dalej, moi drodzy? Co mają robić czarne? Czarne się nie mają za bardzo perspektyw swoimi figurami. A taki ruch jeszcze jest możliwy. No ale to też nic nie grozi, bo wieża tutaj broni. Dalej jest aktywność. No ale taki ruch chyba bym zagrał. Też pewnie Leszczu 9-6 to może bierze pod uwagę. Goniec E2. Dobra, 6 minut do końca turnieju. Zerknijmy szybko na tabelkę, czy coś się w tabelce zmienia. No analityczny widzę, że ma już dużą przewagę. Maksymalna moc, drugie miejsce aktualnie. Zobaczymy, czy się coś pozmienia. Didę wygrał wszystkie partie aktualnie. Zobaczymy, jak to idzie, bo tam punkty... Aha, tutaj mają panowie jeszcze debiut. No, musiałby tutaj biały grać dosyć szybko, żeby zdobyć jeszcze punkty. Jakby zdobył 4 punkty, miałby 24, wskoczyłby na czwarte miejsce ewentualnie. Trichard z Mileną. O, końcóweczka ciekawa, ale tutaj białe mają na pewno remis. Remis mają w kieszeni zawsze, bo wystarczy wymienić pionka, a to czarny musi się martwić, żeby zremisować. No tak, ale to raczej powstanie remis. Zobaczmy, czy to faktycznie tak się wydarzy. No król tutaj, jasne, pionek do góry. No to nie, teraz tu już jest remis. Król po prostu zdążył do pomocy. Tutaj zdążył z gońcem. Tak, no to tutaj nawet można pionka zbić na C5 i król już do rogu i remisik jest murowany. Przeczytałem, że analityczny gra 3 lata w szachy. Przyznam, że gra na poziomie. Tak, zgadzam się z tobą. Bardzo ładnie gra. Widzicie, 3 lata gra w szachy i ekstra. No. To też jest kwestia wieku, prawda? Troszkę jak się jest starszym, w sensie nie jest juniorem się takim, nie jest się juniorem, powiedzmy 7-10 lat, no to wiadomo, że dorosła osoba szybciej troszeczkę przyswoi sobie wiedzę. Ale to też do pewnego etapu. Tak, tu jest remis. No tutaj się nic nie wymyśli wielkiego. To jest teoretyczny remisik. Ja mam FIDE 2227 aktualnie. Można sobie na FIDE sprawdzić również. A to szachy klasyczne. W szachach szybkich mam niecałe 2300. W blicu również tam się ocieram o niecałe 2300, ale to tam ranking mi trochę zleciał. Jeszcze wrócimy na dobre tory. Jak to wygląda? Tutaj ktoś jeszcze grał analityczny z Leszczu. Właśnie jestem ciekawy tej pozycji. O! Co tu się wydarzyło? Co tu się wydarzyło, że czarne zdobyły przewagę? Tak, tak, koniec, bicie, tak. Aj, no to jest typowa podstawka, no bo wiadomo, że widły, ale dwie figury zawierze, to nie jest dobra opcja. Trzeba było wrócić skoczkiem. I byłoby ok. W tej pozycji należało tutaj wybić i potem tu grozi. To by było lepsze zagranie. No tak, tutaj to już czarne wiodą prym w tym momencie. Czarne stoją dobrze, bardzo dobrze stoją teraz czarne. No, Leszczu ma szansę tutaj wyjść zwycięsko z tej pozycji, ale 3 minuty do końca. No konto od 3 dni, może grał na czeskomie, nie wiadomo. No ale po co tam doszukiwać się jakichś tam, wiecie, rzeczy niepotrzebnie. Niech sobie ludzie grają w szachy, odpuśćmy, przecież tu nie gramy o złote kalesony. A nawet jeśli, no to co z tego, no taki jest świat, takie jest życie. Pilnujmy siebie, grajmy swoje szachy i się cieszmy tym i tyle, no. 2 minuty do końca. Jeżeli panowie będą jeszcze grać 2 minuty co najmniej, to im punktów chyba nie zaliczy z tego, co tutaj regulamin mówi. No zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. No czarne są bardzo bezpieczne, to jest kwestia też techniczna. Może goniec D4 i wieża F2 taki plan. O, nawet tak. Wieża F2 grozi. Jeszcze lepszy ruch. Skoczek D3. Bardzo ładnie zagrał tu Leszczu 9-6. Tam jakieś wieczne szachy są.
Nie ma, bo król zawsze tędy ucieknie. Wzięcie figury. Tak jest. Wiecznych szachów nie ma. Ten pionek też nie ucieka, bo zawsze gońcem możemy się poświęcić tutaj. No tak. No tak. Wieża na D8. Wieża A1, król F6. Zgadza się. Wszystko się trzyma. I szach, jakieś matowanko się może szykuje. Bardzo ładnie, no. Gratulacje Leszczu za zwycięstwo. Ale to nie zmienia faktu, że analityczny chyba zostanie zwycięzcą tego turnieju. Maksymalna moc, gdzie jest maksymalna moc? Czy maksymalna moc jeszcze gra? Nie widzę. Tutaj Ramzes ładnie sobie radzi, trzeba przyznać, obronił się tutaj. Nie, dobra, niech sobie panowie spokojnie grają, nie będziemy ich tutaj męczyć. Didę, no tak, tutaj mają debiucik, ale zaraz, co mi się kliknęło? Nie to, co trzeba. No, do końca turnieju mamy 40 sekund, więc za chwilę będą oficjalne wyniki. Ale tak, analityczny zwycięzca turnieju, maksymalna moc będzie prawdopodobnie drugi i Forgamenot Manei będzie trzeci. Leszczu 9-6, troszkę zabrakło punkcików, ale ograł lidera w ostatniej rundzie swojej. I za moment zobaczymy wyniki. Mamy wyniki. O, jakie ładne pucharki wygraliście. Analityczny pierwsze miejsce, drugie miejsce maksymalna moc i Forgamenot Money miejsce numer 3. Dziękuję Wam serdecznie za udział w turnieju. Gratuluję zwycięzcom, gratuluję wszystkim, którzy grali i walczyli. Do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się, pozdrawiam, cześć.